Putin trzy razy odmówił papieżowi. W misję zaangażowany był Polak Władimiro. Putin trzy razy odmówił papieżowi. W misję zaangażowany był Polak. Włoska gazeta Il Sagero, podaje, że papież Franciszek trzykrotnie zwracał się do przywódcy Rosji Władimira Putina o utworzenie korytarza humanitarnego z Mariupola. Za każdym razem Putin odmawiał. W przypadku dwóch pierwszych próśb w misję zaangażowany miał być Polski duchowny. Ostatnia propozycja obejmowała z kolei nietypowe rozwiązanie. Gazeta powołuje się na źródła, z których wynika, że prośby o utworzenie korytarza humanitarnego w Mariupolu były kierowane przez papieża Franciszka już trzykrotnie. Dwie pierwsze prośby miały wpłynąć do Władimira Putina pod koniec marca i tuż przed Wielkanocą. Wówczas papież deklarował, że wyśle do Mariupola swojego zaufanego kardynała do spraw. Humanitarnych Konrada Krajowskiego, duchownego polskiego pochodzenia. To on miał odpowiadać za misję wyprowadzenia ludzi z okupowanego miasta. Warto zaznaczyć, że w marcu tego roku kardynał Krajewski i kardynał Michael Czerny rzeczywiście udali się do Ukrainy z kilkudniową misją. Zgody Rosji na misję humanitarną połączoną z wyprowadzeniem cywilów z Mariupola jednak nie było. Trzecia propozycja obejmowała ewakuację drogą morską ilmes Sagero. Podaje również, że niedawno wpłynęła ostatnia prośba o ewakuację ludności cywilnej z fabryki Azowstal. Miała ona jednak nieco inną treść. Papież proponował Putinowi, by cywile opuścili miasto na statku pod banderą Stolicy Apostolskiej. Miało to ułatwić proces ewakuacji z położonego nad Morzem Czarnym Mariupola. I na te propozycje Putin nie przystał. Czytamy. Za każdym razem Putin miał twierdzić, że nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ewakuowanym cywilom, dodaje gazeta. Mariupol równany z Ziemią, jak donosi strona ukraińska, Rosjanie równają Mariupol z Ziemią, nie zostawiając w całości nawet jednego budynku. Walczący o miasto wojskowi i ludność cywilna schronili się w zakładach Azowstal, do których Rosjanie nie są w stanie się przebić. W mieście panuje jednak katastrofa humanitarna. Ludziom brakuje produktów niezbędnych do przeżycia i leków. Rosjanie nieustannie blokują również możliwość ewakuacji z miasta. Z najnowszych informacji wynika, że istnieje cienie szansy na ewakuację. Doradca mera miasta wskazuje, że Rosjanie obiecali podstawić autobusy, którymi ludność ma zostać wywieziona z miasta. Nie ma jednak gwarancji, czy Rosjanie dotrzymają słowa, ani czy cywile trafią w bezpieczne miejsce. W trakcie wojny w Ukrainie Rosjanie zasłynęli bowiem z syłkami ludności cywilnej Ukrainy na odległe rosyjskie terytoria.